Ta wiedza już jest oczywiście wykorzystywana. Jest kilka terapii przeciwnowotworowych, które są zarejestrowane i które są stosowane w klinice z różnym skutkiem. Jeśli wspomniałem tutaj o chorobach nowotworowych i tutaj najczęściej w chorobach nowotworowych stosowane jest przeciwciało, które wiąże ten czynnik wzrostu, wzrostu śródbłąka naczyń VEGF. To przeciwciało nosi nazwę Avastin, to jest nazwa handlowa, albo Bevacizumab. Zostało opracowane w firmie Genentech, tej pierwszej firmie biotechnologicznej na świecie. I od to ponad 10 lat już jest stosowane w klinice. Najpierw był ten lek zarejestrowany do leczenia raka piersi, także raka nerki, raka jelita. Próbuje się go także stosować w terapii nowotworów mózgu. Jego działanie polega na tym, że poprzez zastosowanie takiego przeciwciała zmniejsza się ilość czynnika śródbłąka naczyń, który jest produkowany w dużych ilościach przez nowotwory. Przy czym tutaj trzeba pamiętać, że tej terapii nie stosuje się w przypadku nowotworów jako pojedynczej terapii. Ta terapia hamująca powstawanie nowych naczyń krwionośnych, które często w nowotworach są bardzo rozbudowane, są niezwykle takie chaotyczne i na przykład utrudniają przez swoją strukturę niewłaściwie wykształcone pewne elementy, utrudniają dostarczanie chemioterapeutyków do nowotworów. Zastosowanie inhibitorów angiogenezy, takich jak właśnie przeciwciała Avastin, ogranicza rozwój tych naczyń i zarazem ułatwia docieranie chemioterapeutyków do nowotworów. Także taką terapię stosuje się w połączeniu z chemioterapią najczęściej. Stosuje się również innego rodzaju czynniki, które mogą hamować angiogenezę. Też w nowotworach stosuje się drobnocząsteczkowe związki, inhibitory kinaz tyrozynowych. Kinazy tyrozynowe to są bardzo często właśnie receptory dla czynników wzrostowych. I te inhibitory, blokując aktywację tych receptorów, blokują działanie czynników proangiogennych, czyli działają tutaj w tym przypadku podobnie jak wspomniane przeciwciało Avastin. I jest wreszcie, czyli to są choroby nowotworowe. Natomiast jest jeszcze inna, powiedzmy, grupa chorób, w których nadmierna angiogeneza prowadzi do rozwoju choroby i jest przyczyną poważnych problemów. Tutaj jest to zanik plamki żółtej, jaki zachodzi z wiekiem u znacznej części ludzi. Oczywiście są różne postaci tej choroby, ale jedna z postaci, tak zwana wysiękowa forma tej choroby, jest związana z nadmiernym powstawaniem naczyń krwionośnych. Właśnie powstawanie naczyń krwionośnych wokół upośledza zdolność widzenia i w konsekwencji może prowadzić nawet do ślepoty. I tutaj także stosuje się przeciwciało, które wiąże VEGF. Albo ten wspomniany Avastin, albo taką trochę zmodyfikowaną formę zwaną Lucentis, także produkowaną przez tą firmę. Albo stosuje się tak zwane aptamery, to są oligonukleotydy odpowiedniej, powiedzmy, sekwencji, które zostały wyselekcjonowane na podstawie tam różnych analiz in vitro. I taki aptamer o nazwie Macugen albo Macugen i wiąże właśnie czynnik wzrostu śródbłąka naczyń, VEGF. I zastosowanie tych, czy to przeciwciała anty-VEGF, czy tego aptameru Macugen, jest bardzo skuteczne w leczeniu znacznej części właśnie tych postaci, wysiękowej postaci zaniku plamki. A oczywiście możemy pomyśleć o stosowaniu terapii genowej, no również w innych, terapii angiogennej również w innych chorobach, czy to w chorobach takich, w których mamy do czynienia z nadmierną angiogenezą. Tutaj może być na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, to też jest taka choroba, łuszczyca, prawda, bardzo ciężko i praktycznie nie poddająca się leczeniu choroba skóry, gdzie również mamy do czynienia z nadmierną angiogenezą, ale z kolei również mamy takie sytuacje, kiedy niedobór czynników wzrostowych odpowiadających za powstawanie nowych naczyń krwionośnych jest przyczyną czy to rozwoju chorób, czy też patologii związanych z danymi chorobami. No i tutaj myśli się o zastosowaniu takich czynników, takich substancji, które będą pobudzały powstawanie naczyń krwionośnych. I tutaj jakby jednym z pierwszych kandydatów jest na przykład cukrzyca, czyli te wspomniane przeze mnie problemy z gojeniem ran u osób chorych na cukrzycę. Przez pewien czas był stosowany
zarejestrowane nawet lek o nazwie Regranex, to jest płytkopochodny czynnik wzrostu, który też działa, stymuluje powstawanie naczyń krwionośnych, nie tylko, ale również. No niemniej jednak, powiedzmy, jego dłuższe stosowanie nie wykazało jakiejś wyjątkowej skuteczności, także on, o tyle wiadomo, nie jest stosowany. Natomiast no, można myśleć, planuje się różnego rodzaju strategię, na przykład terapię genową, która pobudza powstawanie nowych naczyń krwionośnych, czy to w niedokrwionym mięśniu sercowym, czy to w niedokrwionych nogach, które są to schorzenia, są na przykład konsekwencją miażdżycy.